Anna Czekanowicz, poetka, prozaiczka, scenarzystka i redaktorka. Przez wiele lat kierowniczka literacka, a następnie do 2007 roku zastępczyni dyrektora Opery Bałtyckiej. Zaangażowana w wiele inicjatyw kulturalnych nie tylko jako twórczyni, ale także jako dyrektorka Biura Kultury w latach 2008-2016, a następnie doradczyni prezydenta miasta Gdańska Pawła Adamowicza. Pomysłodawczyni festiwalu i nagrody Europejski Poeta Wolności. Swoją działalność u boku prezydenta Adamowicza podsumowała w rozmowie z Gazetą Wyborczą. Wiem, że miałam szczęście być częścią wielkiej zmiany, jaką było docenienie wartości kultury dla istnienia miasta. Zbudowanie świadomości, że kultura to jest wszystko i bez niej nie ma przyszłości, nie ma rozwoju. A najważniejsi byli, są, będą ludzie, których spotkałam, a za sprawą których ta zmiana się stała. W latach 2002-2005 prezeska Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, aktywna członkini Rady Kultury Gdańskiej i Polskiego Pen Klubu, laureatka licznych wyróżnień, w tym Pomorskiej Nagrody Artystycznej oraz Nagrody Miasta Gdańska Splendor Gdalensis za rok 2021. Jako poetka debiutowała w 1974 roku na łamach miesięcznika Litery. W latach 1976-1979 należała do grupy poetyckiej Wspólność, będącej częścią formacji poetyckiej Nowa Prywatność. Publikowała m.in. w Literariach, których była współredaktorką, Studencie, Punkcie i Tytule. Autorka poetyckich książek Kogoś, kogo nie ma, Więzienie jest tylko we mnie, Pełni róż obłędu, współautor Zbigniew Joachimiak, Najszczersze kłamstwo, Śmierć w powietrzu, Wciąż widzę twarze. Anna Czekanowicz była także współautorką scenariusza pierwszych odcinków serialu telewizyjnego Radio Romans i serialu radiowego Radia Gdańsk Ulica Kwietna. W ubiegłym roku ukazał się najnowszy zbiór wierszy autorki Szelest sukienki, listy do przyjaciół. Tom zawiera kilkadziesiąt wybranych przez autorkę utworów, począwszy od wierszy najstarszych po teksty z 2020 roku. To podsumowanie ponad 40 lat pisania stało się okazją do istotnej autorefleksji. Odkryłam swoją niepewność, lęk przed światem. Właściwie trywialną prawdę, że nikt z nas nie jest pojedynczy, że mamy wiele twarzy, że często je ukrywamy. Odkryłam też, a właściwie potwierdziłam swoje głębokie przekonanie, że aby być prawdziwym poetą, trzeba bezwzględnie wierzyć w niezbywalność swojego pisania. Ja, by powiedzieć prawdę, jestem niewierna.